By the way, is Dante. But you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? Witajcie, nazywają mnie Samotnym Wędrowcem. To jest, proszę państwa, gra. No, nie wiem, w 2011 Heroku ona została wydana, mniejsza o to. DMC, czyli Devil May Cry. Właśnie, w wersji na komputery osobiste, czyli PC. Gra weszła również na Xboxa i PlayStation 3. Okej, będę grał na padziku moim. Dobra. Bo bardzo lubię grać. Dobra, na, od Xboxa można nawet powiedzieć. Dobra, i nowy zapis. I teraz opcje troszeczkę może. Muzyczka może troszeczkę. Nie, muzyka musi być na maksa. Efekty dźwiękowe. Nie. Wszystko musi być na maksa. Okej, okay, nowa gra! Łowca demonów czy Nephelim? Normalnych. Nie, Nephelim, kurde. Musi być bardzo trudno. Bo by inaczej nie była gra, to by było wtedy. No ja chyba wszystkie gry gram na 100%, no, najwyższym. I tu mamy pierwszy filmik wprowadzający do nasz, do świata. Okej. Okay. Widzę tutaj chyba Nowy Jork. Yes, by close of trading Friday. Fuck, nie wziąłem napisów. No, you can't have more time. Dobra. You know the terms, you know the consequences. On tutaj zastrasza prezydenta. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you are stripped of power, shamed, and hated. Is that clear enough for you? Yeah. Friday it is then. You have a good night, Mr. President. Widzicie? Prezydento, bo to jest demon. I my tutaj z takimi będziemy walczyć, zabijać ich. Did you get it, my darling? Over a trillion. Oh. Soon I will own everything worth owning. I will control. A to jest jego konkubina, żona? Cholera wie. At last, your bitch. As bitch. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over, and. Ale cycki ma niezłe. What's the matter? A loose end. Syn od Spardy. What? The son of the traitor Sparta. Właśnie. Dante. Dante. Him. Nasz my. He's still out there. Nasz bohater. Na, tak się nazywa Dante. Tutaj mówią, że Spardę naszego ojca zabili, tutaj nas wprowadzają, tak jakby. Nie wprowadziłem napisu, więc trochę będę tutaj gadał, więc. On mówi, że chce zabić nas i w ogóle. Okej. Okay. Capcom prezentuje. Może nie będzie. O je. Yeah. Tak już to. Już mi się ta gra podoba. Dlatego ona jest fajna. Słuchajcie tej muzy. Niezła, co? Właśnie to lubię w Devil May Cry. Super akcja i w dodatku niezła muza. Life. Demon. A wydawał się aniołem. Chleje. Nasz bohater. To nie Dante z PlayStation 2, to jest PC, proszę państwa. I to oznacza... No, ja grałem w tamte części, ale... Niewiele chyba z nich pamiętam, bo to dawno było. Tutaj chyba nie wszystkie granice są przekroczone, bo te dziewczyny, anioły mają jeszcze staniki. Jedziemy. Lub, no, łyka, jest połykiem. Co ja mówię?
Comp Hanist, czyli ten zespół, który tą muzykę tworzy. Właśnie tą. I w ogóle wszyscy. Ninja Theory, to oni tworzyli tą grę. Ach, jeszcze troszkę. Hunt him! Wszystko leci. Taki trójkącik widzę. Devil May Cry. DMC, dobre. Okej. Okay. Stanik. Ktoś upominek zostawił. O, i pizza. Właśnie. Tutaj jest jakiś z organizacji jakiejś. Czy mi kot miał, ale może jak nie będę go, jak nie będę się odzywał, nie, muszę się odzywać, przecież nagrywam. Ale może jak nie będę zwracać uwagi, to sobie pójdzie. Dobra, kurwa, wkurwie mnie ten kot. Idę go uciszę. Co jest, kurwa? Who are you? What do you want? You were careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. He's here. He's dragging you into limbo. Dobra, już chyba nic nie przegapiłem. Właśnie nic. Tylko tam mówi, że mamy kłopoty niezłe. A więc dobra. Let's dance! Moja ulubiona nuta, mój... No, z tej gry. Limbo, czyli ta... Zły świat, do której żyją demony w ogóle. I nasz bohater będzie wciągany w tej grze. Do tego świata. Okej. Okay. Wyjdziesz, żeby zostawił jego przyczepę. Najlepsze. Nie wiem, no dobra. Ta scena jest trochę chora. O, proszę bardzo, pizza. Jest motyw z wcześniejszych Devil May Cry'ów. Ale fajnie jednak się ubiera, nie powiem. Okej, okay. Przydałoby ci się jeszcze jakaś bluza, ale... Dobra. Tak na szybko się ubranie, to... I tak jest nieźle. Okej, okay. Będziemy teraz podstawy rozgrywki. Mniejszy Styx, czyli przeciwnik pierwszy nasz. Rebellio. Czyli ten miecz się tak nazywa. Jakby ktoś nie wiedział. Kill, czyli zabić go, okej. Okay. Ale najpierw sobie włączymy napisy. Nie będę wam wszystkiego tłumaczył przecież. O, proszę bardzo. Użyj Y, aby wykonywać kompo hacker. Hacker. Oh yeah, BST. Nie wiem, co to znaczy, ale okej. Okay. To jakieś te oceny są. Okej. Okay. Na razie pistoletów nie mamy, mogę ich tak w powietrze i wtedy takie... Nie wiem. Okej, okay, na razie będziemy się tak bić. Mieczem, potem jeszcze inne bronie dojdą, ale to będzie potem. Posłuchajcie tylko tej muzy. No. Po prostu zajebiozę. RB, aby wykonywać unik, okej. Okay. Nie podoba mi się, że atakowanie pod Y-kiem, ale dobre. Nie zawsze dostajemy to, co chcemy przecież, prawda? Dobra, nic mi to nie obchodzi w ogóle. To wiem, chyba czerwone to, że... O,
są nasze shotguny. Spluwy, no. Shotguny to nie, takie bardziej pistiony, pistolet. W staniku, oh yeah. Mówcie, co chcecie o tym gościu, mi się podoba. Uciekaj. Ty pisze nie uciekaj, czy tam nie uciekniesz, ale dobra. Ja spróbuję uciec. Chociaż widzę, że z marnym skutkiem to idzie. A! O nie. Szybko, szybko wskakuj na przyczepę. Tak. Oh yeah. Teraz będziecie zaliczać headshoty. No headshot, przecież ty już powinieneś nie żyć, okej. Może dlatego, że to jest ludzka broń, a ty nie powinieneś z ludzkich ginąć. To poćwiczyć. Czym się strzela? Nie wiem, ale zaraz się dowiem pewnie. X-em. No tak, kiedy ja już to odkryłem, to teraz mi pokazuję, okej. Dobra. To było być, powinno być odwrotnie, X-em powinno się bić, a Y-kiem strzelać. Czy bardzo, patrzcie jak... Ha! Boom! Headshot! No nie, taki headshot, ale dobra. Ale ja mogę do nich chyba doskoczyć, tak. I tutaj mogę jeszcze o jakieś o kombosy robić różne z użyciem tych pistoletów. Dobra, ktoś jeszcze? No ale rzeczywiście, przecież bez nich nie byłoby zabawy. Okej. No dobra, może tamtego z góry pierw? Aaaa, gin! Wow, co ja zrobiłem, jakiś kombos. Muszę chyba jeszcze raz go wypróbuję. Nie. Nie, nie wiem co to było. Ale naprawdę fajnie nie wyglądało. Okej. Jakiś... Kat? Czyli kot. I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. If I pull the trigger? I'll die. I'm risking my life here for you. I want to help. Pomóc pragniesz mi? The hunter has dragged you into limbo. I can get you out. I've been down here before. I know how to get out. Fight whatever shit-sucking demon dragged you in here. You don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me. Now. Za nią mam iść? Dobra, widzisz jakąś kobietę, która chce ci pomóc. To może być pułapka, ale co tam? Idziesz, nie? Przecież każdy mężczyzna zrobiłby to na twoim miejscu. A przynajmniej ja bym tak zrobił. Oj, dusza uwięziona. Mogę je uwolnić. Proszę bardzo, mogę uwalniać zagubione dusze. Nieźle. Oha. Bum. Śmierć, czyli dead. No może. Chyba sobie żartujecie. Mogę sobie chodzić. Mogę. Szczalam. A właśnie, to jest najtrudniejszy poziom trudności. Czyli Nephilim. Dopiero sobie to przypomniałem. Więc muszę uważać! Kurde, chciałem strzelić i go walnąłem, no. Dobrze. No, dawaj. Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj. Otrzymano punkt ulepszenia. A, to levele tak się nabija tutaj. Okej. Mogę ulepszać bronie, swoje bronie. Okej. Jakiś nie wiem, mogę skoczyć używając... A. Wow, ale ty skaczesz fajnie. Ups. O. Podwójny skok, ale patrzcie jakiego to jest wielkie.
Uda się? Super. Całkiem nieźle. Ulepszenia zdolności. Rebellion, czyli nasz miecz hacker. Szybko, sekwencje 4x7. Dobra. Nie będę czytał tak wprost, to wezmę. Co, jakieś lepiej? Nie wiem, czy lepiej, ale dobra. To jest płaszcz, bluza. Raczej płaszcz, okej. Bardziej płaszcz. Oh yeah. Scena prosto z Assassin's Creed. Jest bluza. To się dzieje też w prawdziwym świecie. Okej. Tym. Au. Ajajaj. Nawet nieźle. Headshot. Tym. Fuck. O, jest! Uniknąłem. Bum. Fuck. A masz ty łajdaku. Higher. Gdzie? Tędy? Turendy. A tamtędy, okej. Kurczę, nie ten przycisk. Fuck. Okej, jeszcze raz? Nie. Uciekaj. Uciekaj, bo cię zje. Bum, jest, dobrze. Idziemy dalej, więc... Tra-la-la-la. Fuck. Tam. Co ja tak w ogóle robię? Aha, dobra. Tam potrzebuję jakiegoś klucza najpewniej. O, lusterko. O, nie chciałbym mieć... Tak, czegoś takiego przyświadczyć się. Wow, on ma też miecz. Tam. I co teraz zrobić? Hu. O. Tutaj nie mogę wejść, bo takie szatany tylko mogą wejść. Ha! Mało HP. O, jakaś lalka. Mogę na dół? Mogę! Tam! Excellent. Stop! Tylko jeden? Oj. To musiało zaboleć. Jest coraz więcej, okej. No weźcie, jedźcie, nie.
Okej, dawać mi więcej. Dawać mi to. Chodź, chodź. Come on. Jebu. Tam, tam, tam. Yes. Dam, 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 dam. Oj, daleko teraz, o wiele. I hops! Hops! Okej. Okay. Chcę teraz zrobić. Ups, uda się, udało się. Oj, coraz trudniej. Chyba muszę skoczyć. Oj, oj. Najpewniej muszę skoczyć. O, udało się. A! I hops, i udało się. Widzę światełko w tunelu. Jednak nie. U. U. Motyw z PlayStation. Dobra, tak. Fany serii Devil May Cry. Pierdolcie się. Tak jest. Tak, jesteś na jakimś w samym miasteczku. I przecież oczywiste, że musi na ciebie jakaś peruka sobie spaść, okej. Okay. Ale ja się nie czepiam. Musieli nas trollować graczy, którzy grali w poprzednie części. Ale okej. Okay. Ja tam się nie gniewam. Co jest? Fap? Fap, fap? Ktoś tam fapie? Tym, tym, tym! Let's fight! Łowca! Hunters are brutal fighters. So am I. Właśnie! Żryj trotyl! Czy jak to się nazywa? Co to było? Mogę go po nogach napieprzać. Okej. Okay. Po ręce też go mogę napieprzać. I teraz unik! Uj, trochę dostałem. A! To niezbyt fajne. To nie jest zbyt fajne, nawet jak na gościa, który gra na trudnym! Właśnie dlatego nie gram w takie gry na trudnym, ale okej. Okay. A, w głowę! Świetny pomysł. Haja, ha, dzia. Jest. Dostałeś... Uj, a, mój postać krwawi strasznie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Ale nic się nie stało, bo teraz go wezmę, będę do niego strzelał. Dupa, 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 Jasia, panie. Nie ma. O, działa. Dobrze. Ja teraz się napieprzę po tej twojej brzydkiej murzyńskiej mordzie. Ty murzynie, ale jestem teraz rasistowski. Jesteś głupią, czarną małpą. Zjedz coś. Nie, no nie, to już była lekka przesada. Aaa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 
Yes. Oh yeah. No dawaj, no dawaj. No, no czemu? No wstawaj i walcz. Czemu nie chcesz ze mną walczyć? Co się z tobą dzieje? Wstawaj, wstawaj. Wstawaj, tam gracz naciska guzik. Czy ten Tessain coś? Okej, okay, jeszcze? Dobra, teraz cię jeszcze troszkę potorturuję moimi. Uuu. Jest mrocznie! A to tylko pretekst, żeby rzucać we mnie ostrymi przedmiotami. Jak ja to uwielbiam, uwielbiam jak rzucają we mnie ostrymi przedmiotami. Czuję się jak w Minecraft. O nie!
fuck? Użyj kuli. Tak. Na całe szczęście mogłem się uzdrowić. Ale dobrze mi szło. Dobrze mi szło. Nie powiecie, że nie. A masz po łapie, a masz po... Teraz mam pełne życie, to teraz mi możesz przeczyścić kabanoce. A, tak. O nie, ale teraz jest trudno. O wiele trudniej, ale mam złoto. Uż ty, a masz... Headshot! Boom, headshot! Nie. Co ja zrobiłem? Okej, chyba jestem blisko jego zabicia. Panie potworze, czy to pana boli, jak pana tak napierdalam w głowę? Oj, chyba go zabolało, bo się obraził na mnie. O. No i znowu będzie z wami rzucał ostrymi przedmiotami, tak jak przed chwilą. Opsasaj, nie, to nie było fajne. A ja mogę przecież to uniknąć, no. O! Tuż przed nosem. Ale fart. Dobra. No co tam jeszcze powiesz? Jeszcze tej złotej czaszki nie mam użytej. Więc dobrze. O, i teraz po tobie! Ty wstrętny knurze. Game over. Game over. Son of who? Dead, just like your mother. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. Okay. Pierwszy boss za nami. A już się przenosimy do prawdziwego świata. Teraz będą oczywiście jakieś sentymenty. Tak, oczywiście. Nie mogło się obejść bez tego. No po prostu nie mogło, no. W sumie to jest... Nie będę zdradzał, kim on jest. Coś tego się dowiecie w drugim odcineczku. Tym. Dramatyczna muzyczka. Tak źle na mnie wpływa. Wiu. Are you okay, Dante? How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. No nie za darmo na pewno. Ona jest jak Lucja ta. Taka bohaterka wciśnięta, prost na siłę. W sumie Lucją mogłem grać, ale czy to byłbym mógł grać? Chyba mogłem ją grać. Tak, mogłem. Bodajże w dwójce. Albo w trójce. Nie wiem, okej. Okay. Nie, w trójce to on z bratem walczył. No właśnie teraz zaspoilerowałem, bo to jego brat niby jest. Kurde, znowu jeszcze jeden spoiler. O matko. Jest nasz demon, który wygląda jak Kingpin ze Spidermana. Okej. I jesteśmy już w domu. Misja ukończona. Widzieliście jakie dobre noty? Bardzo dobre noty. Dwa zgony przy 7. By jak. Bez... Nie wiem, no dobra, nie będę się bawił. Okej, okay, a więc... Okej, nie chcę. No i dobra, na tym skończymy nasz odcinek. W następnym odcinku dowiemy się, co jest grane z tym wszystkim w ogóle. I w ogóle się o...
pochodzeniu Dantego bardziej. Będziemy, dowiemy się. Okej, nara. Cześć.